Cześć. W tym materiale pokażę, jak zamocowałem bufor na ścianę z gazobetonu, pokażę, jak połączyłem pompę ciepła z wodą użytkową, będzie trochę lutowania rurek miedzianych, pokażę też, jak domowym sposobem szukać nieszczelności w instalacji, a na koniec pokażę całą instalację z bliska. Zapraszam na film. Na wstępie muszę podkreślić, że taką kotłownię od zera robię po raz pierwszy. Zdarzało mi się przerabiać czy wymieniać instalacje wodne w łazienkach, więc o hydraulice mam raczej wiedzę podstawową. Już w czasie kręcenia wyszło sporo wątpliwości i nie obyło się bez błędów, ale po kolei. Na początek bufor. Przed zawieszeniem przygotowałem sobie wszystkie zawory. Uważam, że łatwiej przekręcać to do leżącego zbiornika niż wiszącego. Pusty zbiornik waży 40 kg, pojemność ma 100 litrów, więc jest to dość spora waga jak na ściankę 12 cm z gazobetonu. Bałem się użyć zwykłych kołków, więc postanowiłem umieścić go na prętach gwintowanych, które pospawałem z płaskownikiem po drugiej stronie ściany. W płaskowniku nawiersiłem w sumie 4 otwory. Dwa środkowe odmierzyłem wcześniej od prętów gwintowanych. Zewnętrzne są dla kołków, które ustabilizują płaskownik. Spawaczem nie jestem, ale robota wygląda solidnie. Jeżeli chodzi o to, jakiej wielkości powinien być bufor, to zależy, jaką macie instalację. Jeżeli w domu jest tylko podłogówka, to przyjmuje się 10 litrów na każdy kilowat mocy pompy. Ja mam pompę 10 kW, więc 100 litrów. Jeżeli macie instalację grzejnikową, to bierze się nawet 20 litrów na kilowat mocy. Zanim przejdę do instalacji centralnego ogrzewania, pokażę, jak podłączyłem wodę użytkową do pompy. Pierwszy trójnik będzie do zaworu spustowego. Drugi trójnik to zawór zasilający CO. Trzeci trójnik idzie do grupy bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym. A na wprost wyjście do zbiornika ciepłej wody użytkowej w pompie ciepłej. Poczułem się trochę zapewnie i przekręciłem za mocno trójnik numer 2. Stosując pakuły, nie wolno się w takim przypadku cofać. W większości przypadkach kończy się to przeciekiem. Lepiej odkręcić i ponownie uszczelnić grill. Samo połączenie z pompą ciepła robię na rurkach PEX. Jestem raczej ciasno i ciężko cokolwiek w tym miejscu nagrać. Wjadę tam kamerą na koniec roboty. Teraz kolej na montaż grupy bezpieczeństwa. Używam do tego tych samych kołków co do filtrów wody, czyli 10x80. Chciałem się tutaj wycwanić i pójść na skróty. I jak często bywa w takich przypadkach, zafundowałem sobie podwójną robotę. Przede wszystkim nie ma sensu montować tego od razu zbiornikiem przeponowym. I tak trzeba będzie go zdjąć do próby ciśnieniowej. Warto jedynie przymierzyć, czy nie będzie później problemu z jego zdejmowaniem, montowaniem. Drugim błędem było zamontowanie w tym miejscu zaworu stopowego. Powinien być przy zbiorniku. Później poza kamerą zmieniłem to na śrubunek. Teraz zasilanie CO. Jak widać, przy zbiorniku też jest dodatkowy zawór odcinający i śrubunek. Da mi to możliwość całkowitego odłączenia tego elementu bez spuszczania wody. Dodatkowo zawór zwrotny, aby uniemożliwić cofnięcie wody z CO z powrotem do wody użytkowej. Druga grupa bezpieczeństwa poszła mi znacznie lepiej. Staram się umieścić zbiornik jak najwyżej ze spadkiem w stronę bufora. W ten sposób powietrze powinno swobodnie przedostać się do odpowietrznika w grupie bezpieczeństwa. Jednocześnie zwracam uwagę, aby swobodnie wykręcić odpowietrznik w razie awarii. Czym się różnią obie grupy poza kolorem? Przede wszystkim zaworami bezpieczeństwa. Na wodę użytkową stosuje się zawór 6 bar, natomiast na CO 3 bar. Mogą się też różnić manometrami, ale u mnie akurat mają takie same skale. Poza tym w moim przypadku są też różne wielkości zbiorników przeponowych. Do wody użytkowej mam 12 litrów, a dla CO 18. Wyliczyłem to na podstawie wielkości instalacji. Przyjąłem 5% i zaokrągliłem w górę. Wyszło mi niecałe 17 litrów, więc dlatego zbiornik 18. Nie liczyłem zbiornika w pompie ciepła. Ma on 8 litrów, ale w tym przypadku nie jest to problem, jeżeli mamy troszeczkę za dużo. Gorzej w drugą stronę. Teraz fragment, który sprawił mi najwięcej problemów. Nie z powodu trudności w instalacji, ale w ilości sprzecznych informacji, które znalazłem.
Chodzi mi tutaj o umieszczenie pompy obiegowej i separatora zanieczyszczeń. Z początku chciałem tą grupę umieścić na powrocie z instalacji do bufora, ale obawiałem się, że pompa będzie nabijać ciśnienie do zbiornika wyrównawczego zamiast na instalację. Jak postanowiłem dać pompę na zasilaniu, to urodziły się wątpliwości co do separatora. Na logikę powinien być na powrocie, skoro ma wyłapywać zanieczyszczenia z instalacji. Ale każdy schemat, który oglądałem, miał zawsze separator tuż przed pompą. Może ogląda to ktoś, kto zna się na tym temacie i doradzi. Teraz jedno z moich ulubionych zajęć – lutowanie. Na początek wycieram dobrze oba końce specjalną szmatką do czyszczenia miedzi. Następnie starannie nakładam pastę do lutowania. Połączone elementy nagrzewam palnikiem. Ważne, aby strumień ciepła kierować na część mufową, aby temperatura rozchodziła się w miarę równomiernie po całej powierzchni lutowania. Jak osiągnie odpowiednią temperaturę? Zalewam cyną. Na koniec składam wilgotną szmatkę. Nie jest to może lód idealny, ale na pewno będzie trzymał. Teraz pozostała część. Przed lutowaniem dopasowuję do siebie wszystkie elementy na sucho. Do obcinania rurek miedzianych są specjalne obcinaczki. One kosztują kilkadziesiąt złotych. Niestety moje w dniu roboty padły i zamiast ciąć zaczęły gwintować. Stąd ten mały profesjonalny sposób cięcia, ale musiałem improwizować. Przed lutowaniem warto pozdejmować elementy narażone na wysoką temperaturę palnika. Tak jak wcześniej, każdy element dokładnie czyścimy przed nałożeniem pasty. Jeżeli nie możecie czegoś zdjąć, można zasłonić odpadem z płyty karton gips. Tak jak ja to zrobiłem w przypadku rur do rekuperacji. Próba ciśnieniowa wykazała, że coś jest nie tak. Nie było słychać uciekającego powietrza, ale ciśnienie wyraźnie spadało. Rozrobiłem wody z płynem do naczyń i dokładnie przesmarowałem wszystkie łączenia w wadliwej części instalacji i szukałem powstających bąbelków powietrza. I znaleziona. Przepraszam za ostrość, ale nie udało mi się lepiej złapać. Takie łączenie niestety trzeba ponownie rozkręcić i uszczelnić. Teraz pora na przegląd całej kotłowni. Przyłącze i montaż filtrów macie w poprzednim filmie, link w opisie. Woda przefiltrowana wpada tutaj pod podłogę w warstwę styropianu i wychodzi w tym miejscu. Pierwszy w kolejności jest rozdzielacz do wody zimnej. Na większość punktów w domu idą szesnastki. Z wyjątkiem wanny, prysznica i pionu na górę, gdzie mam dwudziestki. Dalej mamy zawór odcinający, zawór spustowy, zasilany CO, rozdzielacz do grupy bezpieczeństwa, do CO jeszcze wrócimy, najpierw reszta. Tutaj śrubunek, o którym wspomniałem. A przy naczyniu powinien być zawór stopowy, o którym oczywiście przypomniałem sobie dopiero po zalaniu instalacji. Następnie idzie przyłącze do pompy, w tym półśrubunek. Wejście zimnej wody i wyjście ciepłej również na półśrubunkach. Nie wiem, czy to nie będzie wąskie gardło instalacji i czy tych półśrubunków nie zamienię na faktyczne śrubunki, jak będą problemy z ciśnieniem. I kończymy wodę użytkową, zaworem i rozdzielaczem, jak przy zimnej wodzie. Teraz wracamy do zasilania CO. Na dole zawór odcinający i półśrubunek. Zawór zwrotny, półśrubunek i kolejny zawór odcinający. Szybki rzut na całość. Bufor pełni tutaj rolę sprzęgła hydraulicznego. Mamy wówczas dwa niezależne obiegi. Jeden mały obieg między buforem a pompą ciepła, drugi większy między buforem a podłogówką. Zacznijmy od małego obiegu. Z buforu mamy powrót zimnej wody do pompy ciepła na śrubunkę. I tutaj obawiam się, że będę musiał dołożyć drugi separator. Z pompy zasilanie bufora również na śrubunkach, dodatkowo manometr z termometrem. Bufor od góry idzie do grupy bezpieczeństwa. Teraz duży obieg. Ciepła woda idzie przez separator powietrza i zanieczyszczeń.
następnie pompa obiegowa, manometr z termometrem, zawór odcinający i rurką miedzianą Fi28 idziemy do trójnika redukcyjnego na rozdzielacze podłogówki, górny i dolny. Zaraz obok powrót z rozdzielaczem i z powrotem kolejny manometr z termometrem i kończymy na buforze. To byłoby na tyle. W następnym filmie pokażę, jak zabrałem się za odpowietrzanie i uruchamianie instalacji. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.